scena i on nie traci czasu. Od razu mocno agresywnie, ale jednocześnie technicznie. Zawrotka, wykorzystanie całej trasy. I proszę, co się dzieje? To to był zawodnik! Przerzuca motocyk i od razu wchodzi na Willy. Teraz seria technicznych cykli. Ależ to jest poziom. Oj, nie ustrzykł się Marcin. Oj, dajcie mu brawa, dajcie mu brawa! Wcześniej błędu nie ustrzykł się Marcin Głowacki. Teraz błąd po stronie Majka Jensena. I tu naprawdę robi się ciekawie. Ale pamiętajcie, że nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Dokładnie. Wrócić się, by uchronić się przed upadkiem Mike Jensen. Teraz tyłem do kierunku jazdy. I mamy mocnego, mocno zaakcentowanego handstanda tyłem do kierunku jazdy. A zegar ale to pęśni! Półtorej minuty. I teraz ładnie przy publiczności, całą szerokością Mike Jensen. I techniczne kombinacje to jest oczywiście mocna strona tego zawodnika. Ponownie tyłem do kierunku jazdy. I naraz na bak skakuje Mike Jensen. On pozdrawia publiczność. A wy też go pozdrówcie oczywiście brawami. Nie, on was usłyszy. Halo Olsztyn! Co wydarzy się w superfinale? Przypomnijmy, na czterech najlepszych zawodników każdy z nich będzie miał po 3 minuty i do nawet 30 sekund na najlepszy trik. A tymczasem pół minuty zostało do końca. Mike'owi jest nowy. Ok, Mike, it's 25 seconds to go till the end of your run. Right now it's 20. Bardzo trudne. So please, naprawdę niesamowite triki Mike Jensen. I ostatnie sekundy! I dziękujemy, Mike! Właśnie, podziękujcie mu wielkimi brawami, Mike Jensen! Brawo do Majka! I wszystkie